Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. Dzień dobry, panie ministrze. Kłaniam się. Kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, według nieoficjalnych póki co informacji, na przykład podawanych przez Dziennik Gazetę Prawną, spółki energetyczne będą chciały nawet 30% podwyżki za energię elektryczną w przyszłym roku. No, będzie na pewno drożej. Nie wiadomo jeszcze, jak bardzo resort klimatu miał przygotować ustawę rekompensującą najuboższej części społeczeństwa te podwyżki. Pan minister w styczniu u nas w Radiu Plus do połowy roku zapowiadał ten projekt. Co się dzieje z tymi przepisami, panie ministrze? Tak jest, my takie przepisy przygotowaliśmy, panie redaktorze. Przedstawiliśmy Radzie Ministrów. Czekamy teraz na wpis do wykazu prac Rady Ministrów. I będziemy wspierać w tej dyskusji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, bo przypomnijmy, że w Polsce mamy system, w którym to prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonuje równoważenia interesów, tak? Po jednej stronie są, no, są oczekiwania firm energetycznych i zatwierdza prezes URE w swoim interesie zmiany cen. Po drugiej stronie jest odbiorca i my będziemy wspierać Urząd Regulacji Energetyki, aby nie doprowadzić do skokowego wzrostu cen. Ale to w jaki sposób, panie ministrze, ta ustawa ma wspierać prezesa URE, żeby skokowego wzrostu cen nie było? No, przede wszystkim to jest to, co pan redaktor powiedział, tak? Czyli my będziemy nakierowywać nasze działania na odbiorcę wrażliwego. Kto to jest odbiorca wrażliwy? To jest ten, który jest zagrożony tym, co my nazywamy ubóstwem energetycznym, czyli nie tylko jego udział kosztów, jakie płaci za energię w swoim dochodzie rozporządzalnym, jest stosunkowo wysoki. Około 10%, tak? To jest ta granica, panie ministrze? Tak się przyjmuje. 10% na 10% przychodów na energię, tak, przeznacza. To jest mniej więcej tak. I do tego jeszcze szukamy sposobu, żeby połączyć to z pewną wiedzą na temat tego, w jakim otoczeniu, w jakim budynku ta osoba mieszka. No bo może być sytuacja, w której ktoś ma wysoki udział kosztów ogrzewania, jednocześnie nie ma alternatywy. W związku z tym to są rzeczywiście takie sytuacje, które wymagają wsparcia ze strony władzy publicznej. Tutaj to, panie ministrze, to konkretnie powiedzmy, jakie to będzie wsparcie dopasowane do lokalnej specyfiki. Taką wiedzę na temat tego posiadają miejskie ośrodki pomocy społecznej, gminne ośrodki pomocy społecznej, więc ten system wsparcia odbiorcy wrażliwego musi być w miarę możliwości dopasowany rzeczywiście do potrzeb konkretnych odbiorców. Panie ministrze, bo podczas naszej ostatniej rozmowy kilka miesięcy temu mówił pan o ewentualnie kolejnej taryfie właśnie dla najuboższych, dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym, więc rozumiem, że tego nie będzie. Będzie program rekompensujący podwyżki poprzez OPS-y, tak? Tak jest. Taką decyzję podjęliśmy po analizie związanej z tym, w jaki sposób wprowadzić taki system, w jaki sposób doprowadzić, żeby on był spójny z istniejącym już systemem, który jest rzeczywiście oparty o taryfy. I tak jak mówię, tutaj pierwsza i najważniejsza rola, jaką pełnią w tym systemie pewnego rolę zwornika, to jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Jego zadaniem jest równoważenie, a my dodajemy instrumenty, które będą pozwalały te najuboższe, najwrażliwsze grupy chronić. To jaka część społeczeństwa będzie mogła liczyć tak procentowo na rekompensaty i jak one będą znaczące? Czy to będą środki, które pozwolą w ogóle nie odczuć tych podwyżek przyszłorocznych? Jak to ma już w praktyce wyglądać, panie ministrze, konkretnie dla tych, którzy obawiają się podwyżek? Przede wszystkim, jak patrzymy na statystyki, na cyfry, to ten udział procentowy osób, które są zagrożone ubóstwem energetycznym, jest malejący w naszym kraju. Jeżeli 10 lat temu to było ponad 10% społeczeństwa, dzisiaj wszystko wskazuje na to, że to jest bardziej w okolicach 6%. Więc mamy rzeczywiście spadek tej liczby osób, czy udziału osób, które są jak gdyby objęte potencjalnie takim czyli systemem. Czyli 6% nie musi obawiać się podwyżek, cała reszta. To jest znacząco większa skala niż te cyfry, które podaje, panie redaktorze. Czyli co 20 obywatel może liczyć na to, że rząd mu zrekompensuje podwyżki, reszta czeka kilka miesięcy na to, jakie one będą, czy kilkanaście procent, czy więcej, tak? Co 20 obywatel mniej więcej. No tak, i przede wszystkim przypomnijmy znowu Urząd Regulacji Energetyki. To jest ten arbiter cen i on równoważy pomiędzy interesami firm. Firmy działają oczywiście w swoim najlepiej pojętym interesie swoich akcjonariuszy, natomiast po drugiej stronie jest odbiorca,
i regulacja polskiego rynku działa w taki sposób, żeby te interesy równoważyć. Panie ministrze, a koszt tego programu, tych rekompensat roczny to, dla to jeśli pan redaktor pozwoli, to ja z przyjemnością wrócę do tego tematu, tylko jak już uzyskamy wpis do wykazu prac Rady Ministrów, ponieważ to jest taka decyzja wtedy kolektywna. Przypomnijmy, że jaki jest koszt zależy od tego, jaki jest dokładnie system, a to jest element dyskusji, które prowadzimy z ministrem finansów. Panie ministrze, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o rozmowy z Czechami na temat Turowa? No bo od końca maja toczą się już te negocjacje, rozmowy. Widać koniec, jakiś szczęśliwy finał tych negocjacji, czy to jeszcze nie jest ten moment? No, ja mam ten przywilej, że z ramienia rządu polskiego uczestniczyłem w największych międzynarodowych, światowych negocjacjach. Czy to szczyt klimatyczny COP24, który był przygotowywany praktycznie przez 2 lata, jeżeli chodzi o przygotowanie tego ostatecznego traktatu międzyrządowego, czy to porozumienie w ramach Międzynarodowej Agencji Energii rok później pomiędzy 30 państwami, to również jest rok pracy nad takim dokumentem, więc my tutaj poruszamy się naprawdę z bardzo dużą prędkością, zważywszy na fakt, że takie traktaty międzynarodowe są bardzo złożonymi dokumentami. I sporo pracy ekspertów, różnych ekspertów, tak, bo zarówno technicznych, jak i prawnych jest potrzebne, żeby takie porozumienie było gotowe. My daliśmy naszym czeskim kolegom 100% dyspozycyjność naszego zespołu. Ja powiedziałem na samym początku tych negocjacji, jesteśmy gotowi negocjować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zależy nam na polubownym rozwiązaniu tej sprawy. Ale zależy nam to dzisiaj jest możliwe, żeby ta sprawa polubownie była rozwiązana, panie ministrze? Natomiast to są negocjacje, które trwają i nawet jeżeli przesiadamy się do bolidu Formuły Pierwszej, to w ciasnych uliczkach Starego Miasta jeszcze na samym początku chwilę po prostu musimy się rozpędzić, więc to jest proces i ja zakładam, że też po stronie czeskiej jest pewien proces dochodzenia do tego, że takie kompromisowe rozwiązanie jest lepsze, zwłaszcza w kontekście teraz przedwyborczy. No tylko, że panie ministrze, Czechy i wybory to jeden kontekst, a druga sprawa to TSUE i wniosek o ukaranie Polski za niestosowanie się do decyzji TSUE dotyczącej zamknięcia kopalni, więc tutaj chyba perspektywa czasowa dla Polski jest bardzo istotna, bo może się za chwilę okazać, że wielomilionowe kary dzienne będziemy płacili. Zdecydowanie i z tego powodu też chcemy rozwiązać ten spór polubownie i z tego powodu też zgłosiliśmy do Trybunału Sprawiedliwości wniosek o uchylenie tego środka tymczasowego, o którym pan redaktor mówi. Czyli przedstawiliśmy naszą argumentację mówiącą o tym, że ponieważ negocjujemy, ponieważ są pewne nowe okoliczności, które zaistniały w tym sporze, w związku z tym TSUE nie powinno interweniować albo powinno uchylić ten środek tymczasowy. No a my liczymy na to, że będziemy się mogli w tym czasie z naszymi partnerami polubownie porozumieć. Rozumiem, że odpowiedzi jeszcze nie ma, tak, od TSUE? No nie ma, tak. W związku z tym tutaj w dalszym ciągu ta dyskusja jeszcze trwa. Panie ministrze, pan do końca tę sprawę doprowadzi jako szef resortu klimatu, bo mówi się, wiele mediów pisze, że w ramach rekonstrukcji rządu odejść może pan minister, premier Mateusz Morawiecki w RMF mówił też, że sam pan nad tym ma się zastanawiać, czy pozostać w rządzie. On namawia pana do pozostania. To jak będzie pana przyszłość w rządzie wyglądała? Ja się bardzo cieszę, dlatego że pan premier daje mi niesłychane wsparcie i ogromne zaufanie. Ja uważam, że mam jeszcze dużo do zrobienia w resorcie. Chciałbym, żeby ta agenda bardzo ambitna, związana z transformacją, związana z uruchomieniem naszych zmian, bo to jest proces, który będzie 20-letni, się odbywał i z przyjemnością wielką kontynuuję misję, panie redaktorze. Czyli rekonstrukcja nie obejmie ministra klimatu Michała Kurtyki? To nie jest pytanie do mnie, panie redaktorze, oczywiście. W każdym razie sam pan minister się nigdzie nie wybiera. Mam takie poczucie, że mam jeszcze sporo do zrobienia. A mówił to Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Świetnie, że udało się zdążyć, bo ryzyko było, że niekoniecznie ta misja zakończy się powodzeniem. Dobrego dnia panu ministrowi życzę. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję, dziękuję bardzo. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Kolejne są sprawy oczywiście jutro. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam Państwa na super raport Kamili Biedrzyckiej.
dobry Państwu. W poniedziałek to jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Za kilka minut Państwa gościem będzie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, odpowiedzialny za negocjacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. A z tym, jak Państwo doskonale wiedzą, bo o tym mówimy już od kilku dobrych dni, są potężne kłopoty. Czy Polska otrzyma fundusze unijne? Jakie są jeszcze problemy? Z czym są problemy? Jak pan wiceminister, jako odpowiedzialny za negocjacje, reaguje na słowa swoich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, między innymi Marka Suskiego, który porównuje w tej chwili tę walkę o pieniądze unijne w Unii Europejskiej, no między innymi do tego, że tak jak walczyliśmy z Niemcami podczas II wojny światowej. Mówi o okupancie sowieckim, okupancie niemieckim, teraz o okupancie brukselskim. Później te słowa między innymi z dr Anną Materską-Sosnowską z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego będziemy rozmawiać. Także zapraszam Państwa na te spotkania szerzej. Zaraz po 9:00 wszystko Państwu opowiem, a teraz już raport z anteny. Zainteresowania szczepieniami w szkołach nie ma. W niektórych placówkach akcja jest odwoływana, szczegóły za chwilę. Z kolejnym rywalem zmierzą się jutro. Polscy siatkarze szykują się na pojedynek z Rosją w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Byli pod wpływem środków odurzających. Dwaj mężczyźni uciekali przed policją. Wcześniej nie zatrzymali się do kontroli drogowej. To w Gąsiorach na Lubelszczyźnie. W trakcie blokady kierowca wjechał w policjanta. Funkcjonariusze oddali strzały. Pojazd dachował, a mężczyźni, którzy nim jechali, trafili do szpitala. Wkrótce zostaną przesłuchani, mówi nam Piotr Mucha z radzyńskiej policji. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do zebrania wszelkich dowodów, ażeby później z ludźmi porozmawiać. Ustaliliśmy, że i kierujący, i pasażer znajdowali się pod działaniem środków odurzających. Dodatkowo w przeszłości osoby te były notowane kryminalnie. Poszkodowany policjant nadal przebywa w szpitalu. Zainteresowanie akcją szczepień w szkołach bliskie zeru, tak jest między innymi na Śląsku. Na jedną placówkę najczęściej przypada po kilkoro uczniów. Dyrektorzy więc odwołują akcję. Część tych uczniów starszych jest już wyszczepiona, więc ci rodzice, którzy byli zdecydowani na szczepienia, już zaszczepili swoje dzieci, natomiast pozostali się jeszcze ewentualnie wahają. Mówił Tomasz Huk, dyrektor szkoły podstawowej nr 11 w Katowicach. Do tej placówki miał przyjechać specjalny bus. Teraz wiadomo, że z powodu braku chętnych nie dotrze na miejsce. My dostaliśmy jako dyrektorzy szkół taki wykaz tych punktów szczepień w Katowicach. Jest ich bardzo dużo w odległości bliskiej swojego miejsca zamieszkania. Eksperci podkreślają, że szczepienia przeciw COVID w szkołach są spóźnione, bo czwarta fala jest już w Polsce. 8 tysięcy sztuk podróbek o wartości ponad 2,5 miliona złotych. Nielegalny towar ze znakami znanych marek zabezpieczyli policjanci z Gdańska. Ujawniono go na jednym z targowisk. Było tam kilkaset sztuk kurtek, spodni, koszulek, bielizny, pasków i torebek. W sprawie zatrzymano jedną osobę, której grozi nawet 5 lat więzienia. Mniej pracowników z Ukrainy, więcej z innych krajów ze wschodu. Tak wynika z analizy Politechniki Gdańskiej, w której naukowcy sprawdzili zatrudnienie w ubiegłym roku. W 2020 spadła liczba pozwoleń na pracę wydanych dla Ukraińców. Znacznie wzrosła za to dla obywateli Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu. Imigranci ze wschodu najczęściej znajdują zatrudnienie w branży budowlanej. Rosja to kolejny rywal polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni po wygranej z Finlandią zmierzą się z nią w ćwierćfinale turnieju. Rosja w 1/8 finału pokonała Ukrainę. Na igrzyskach w Tokio sięgnęła po srebro. Widzieliśmy, jak grają Rosjanie, mówi nam przyjmujący Aleksander Śliwka. Oglądaliśmy mecze Rosjan, może nie w pełnym wymiarze oczywiście, ale zerkaliśmy i na wyniki, i patrzyliśmy, jak grają. Wiemy dobrze, że jest zmiana na pozycję atakującego, trochę ta gra jest przemeblowana, ale mamy dużo materiału do analizy, całą fazę grupową. Na pewno będziemy dobrze przygotowani. O wynik meczu z Rosją spokojni są kibice. Myślę, że do przejścia. Nieważne kto, my jesteśmy faworytem, gramy u siebie. Myślę, że to będzie ciężkie spotkanie, ale zawsze takie mecze nas budują i mam nadzieję, że tym razem też wyjdziemy zwycięsko. Ćwierćfinał Polska-Rosja jutro o 20:30 w trójmiejskiej Ergo Arenie.
Raport z anteny. Marta Kiermasz, Paweł Dącbach wracają do Państwa o godzinie 10, także już w ich imieniu zapraszam, a w swoim imieniu zapraszam na niemal najbliższą godzinę w całości. Za chwilę Państwa gościem Waldemar Buda, wiceminister funduszu i polityki regionalnej Prawa i Sprawiedliwości. To on jest właśnie odpowiedzialny za negocjacje z Unią Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Ja Państwu przypomnę, że już takie plany zostały zatwierdzone wobec 18 państw wspólnoty. Polski dokument jednak utknął w Brukseli i nie wiadomo, kiedy się z niej wydostanie. Przedstawiciele rządu Mateusza Morawieckiego mówią, że zupełnie nie wiedzą, o co chodzi, że wszystkie warunki konieczne do przyjęcia tego planu zostały spełnione, no ale w zupełnie innej sytuacji, zupełnie inaczej sytuację zdają się oceniać urzędnicy unijni, między innymi komisarz do spraw gospodarczych, czy też osoby odpowiedzialne za ten mechanizm, na który zgodził się premier Mateusz Morawiecki w ubiegłym roku, pieniądze za praworządność. Właśnie wspomniany jeszcze wcześniej przeze mnie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej mówił to, co właśnie komisarz do spraw gospodarczych dosłownie kilka dni temu i te słowa brzmią tak. Akceptacja Polskiego Krajowego Planu Odbudowy jest powiązana z praworządnością, a konkretnie z Trybunałem Konstytucyjnym negującym prymat prawa Unii Europejskiej nad krajowym. Gra toczy się o 57 miliardów euro, nawet nie złotych, euro dla Polski, także rzeczywiście stawka jest bardzo wysoka. Wydaje się, że w tych negocjacjach nie pomaga stanowisko zarówno Ryszarda Terleckiego, czyli szefa Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałka Sejmu, jak i ważnego polityka PiS Marka Suskiego, do niedawna jeszcze, przypomnę, szefa gabinetu politycznego premiera, który nazywa Brukselę, który nazywa Unię Europejską okupantem i mówi o tym, że będziemy z tym okupantem brukselskim walczyć dokładnie tak, jak walczyliśmy z okupantem niemieckim. Do tego, jak Państwo też już pewnie pamiętają, dochodzi wypowiedź Ryszarda Terleckiego, który mówił o tym, że jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to także cytat, to musimy szukać rozwiązań drastycznych i tu przywołuje to, co zrobili Brytyjczycy, no czyli mówiąc krótko, opuszczenie struktur unijnych. My nie chcemy wychodzić, dodaje. U nas poparcie dla Unii jest bardzo silne, ale nie możemy dać zapędzić się w coś, co ogranicza naszą wolność i nasz rozwój. Tak później tłumaczył tę swoją wypowiedź Ryszard Terlecki. Właśnie pytanie więc, na czym stoimy? Jak długo jeszcze ten Krajowy Plan Odbudowy będzie negocjowany? Kiedy ewentualnie możemy spodziewać się pierwszych pieniędzy z Krajowego Planu właśnie, bo przypomnę, że już lwia część państw Unii Europejskiej te pieniądze zaczęła otrzymywać. Kiedy my będziemy mogli cieszyć się tym unijnym wsparciem, tego jeszcze niestety nie wiemy. Więc o pieniądzach unijnych dziś głównie na początek z Waldemarem Budą, a później doktora Anna Materska-Sosnowska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście będziemy rozmawiać także o sposobie prowadzenia polskiej polityki przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Duże kłopoty także, jeżeli chodzi o protesty społeczne. W sobotę mieli Państwo okazję obserwować ponad 30-tysięczny marsz sprzeciwu pracowników ochrony zdrowia i w tej chwili cofnęliśmy się o 14 lat. Ja dzisiaj przejeżdżałam przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Tam po raz kolejny rozłożone białe miasteczko pracowników ochrony zdrowia. Sytuacja rzeczywiście w kontekście także coraz większych problemów związanych z czwartą falą epidemii powoduje, no, że z pracownikami medycznymi trzeba zacząć poważnie negocjować. A tymczasem Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu, obecnie wicemarszałek Senatu, mówi: jedni pracują, inni protestują. To było wszystko, co miał do powiedzenia właśnie tym, którzy postanowili zawalczyć o swoje prawa, o pieniądze i o godne warunki pracy, bo o tych, jak Państwo doskonale wiedzą, chociażby w przypadku ratowników medycznych, mowy być nie może. Sytuacja bardzo trudna. Pytanie, czy tę sytuację potrafi wykorzystać opozycja? O tym z panią doktor Materską-Sosnowską przed godziną 10:00 także dziś będziemy rozmawiać. A teraz zapraszam już... Starsi widzowie na pewno powinni koniecznie polecić po Super Express. Młodsi, tak jak mówiłaś, niech babci, niech dziadkowi kupią, niech czytają, bo warto walczyć o swoje. Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że te emerytury też pozostawiają wiele do życzenia, ich wysokość, w związku z tym każda możliwość skorzystania oczywiście z tego typu rzeczy jest na wagę złota. Dzisiaj wszystko dokładnie opisane Państwo mają w Super Ekspresie, także zapraszamy do kupna. Tak jest. Jan Złotarowicz, zastępca redaktora naczelnego. Bardzo dziękuję Ci, Janku. Dziękuję, Kamilo. Dziękuję. Do zobaczenia Państwu jutro. Odjeżdżam. Spokojnego poniedziałku. Janek zrobił odjazd, tylko uważaj, nie spadnie. Za chwilę na miejscu Janka pojawi się pan wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. O kwestiach związanych z funduszami unijnymi oczywiście będziemy rozmawiać, tak jak Państwu wspominałam na początku naszego spotkania. Bardzo szeroko komentowane są te problemy polskiego rządu, jeżeli chodzi o negocjacje z Unią Europejską. Komentowane oczywiście nie tylko przez opozycję, ale także przez polityków partii rządzącej. Posłuchajmy.
spór o to, o pieniądze za praworządność, przerodził się tak naprawdę pieniądze za suwerenność. I to jest problem, bo w tej chwili słyszymy, że Unia Europejska zastanawia się nad wstrzymaniem, wykorzystaniem tego mechanizmu, na który niestety zgodzili się ci, którzy negocjowali wówczas w Brukseli, niestety. Ten skok cywilizacyjny był możliwy tylko i wyłącznie w moim przekonaniu z powodu naszego członkostwa w Unii Europejskiej i nie należy tego w jakiś sposób dezawaluować, ale też no, musimy swoje stanowisko podkreślać i nie możemy zawsze kiwać głową, że nam się wszystko podoba. Nie, od tego są odpowiednie noty, odpowiednie pozycje negocjacyjne. Sądzę, że taką pozycję negocjacyjną żeśmy przyjęli. Natomiast machanie szablą, że my to będziemy teraz doprowadzimy do polexitu, sądzę, że nie jest specjalnie odpowiedzialne. Będą w realny sposób płaciły polskie samorządy, które otrzymają mniej pieniędzy. Już słyszymy, że to są 3, a teraz już 5 samorządów na ścianie wschodniej, które mają ograniczone środki ze względu na te słynne uchwały anty-LGBT. Mhm. Będzie mniej pieniędzy dla polskich przedsiębiorców, będzie mniej pieniędzy na rozwój dla naszego kraju i to są realne straty, które Polskę będą dotykały. Nie ma zgody wszystkich rozsądnie myślących ludzi na to, aby dewastować relacje z Unią Europejską, która, jeszcze raz powtórzę, do znudzenia jest dla nas strefą bezpieczeństwa i rozwoju. Ja bym chciał, żeby 57 miliardów euro trafiło do Polski. Chciałbym, żeby trafiło jak najszybciej, dlatego że inne państwa już te pieniądze dostają. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej, Waldemar Buda, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ten człowiek, który jest odpowiedzialny za negocjacje Krajowego Planu Odbudowy. Nie ma pan łatwo. Koledzy panu nie pomagają z partii. Nie zauważyłem tego. Mam pełne wsparcie. Ale naprawdę uważa pan, że takie słowa jak Marek Suski, który mówi o okupancie brukselskim, z którym trzeba walczyć tak samo jak z okupantem niemieckim, to jest sytuacja, która panu w pracy pomaga? Wszyscy wiedzą, że tego rodzaju ekspresja nie wpływa na negocjacje po drugiej stronie w Parlamencie Europejskim, ale kto w Komisji. Wszyscy to wiedzą, bo ja... Po stronie Komisji również. Mhm. Nikt nie robi sobie z takich słów. Czyli po prostu nikt Marka Suskiego nie traktuje poważnie. Nie, nie. Jakby jedno to jest merytoryczna debata, a druga to jest cała otoczka medialna, która wokół tego się dzieje. I po stronie Komisji, po stronie Parlamentu Europejskiego są słowa, które nie powinny padać. Tutaj mamy ostre wypowiedzi, a praca idzie swoim trybem. Panie ministrze, czy to są wypowiedzi potrzebne? W mojej ocenie dyskusja na temat kondycji Unii Europejskiej jest potrzebna. To nie jest dyskusja na temat kondycji, panie ministrze. Nie może być nazywanie tak, że... Unii Europejskiej brukselskim okupantem nie jest dyskusją na temat kondycji Unii Europejskiej, przyzna pan. A proszę mi pozwolić skończyć. Ja uważam, że nie można traktować jak bożka Unii Europejskiej i uważać, że tam jest wszystko dobrze. Wręcz przeciwnie, jest ale masa absurdów. Ale w ogóle nie wolno tego robić. Oczywiście, że trzeba pokazywać. Natomiast trzeba dobierać te słowa. No właśnie. I tutaj jakby w szczegółach już pewnie się zgodzimy. Ale z drugiej strony też pan Marek Suski nie jest przedstawicielem rządu, w związku z tym może sobie pozwolić na tego typu wypowiedzi. Naprawdę pan tak uważa? Gdzie my, oczywiście dobór słów jest niestosowny, to jest jasne, ale ja bym z tego żadnych wniosków nie wyciągał o tyle, że to nie wpływa na rozmowy z komisją, to nie wpływa na nasze relacje. To jest kwieciste przedstawienie. Skąd pan ma tę pewność, panie ministrze, że to nie wpływa na negocjacje? Wielokrotnie dyskutowaliśmy, te wypowiedzi się nasze słucha, ale wszyscy wiedzą, że na potrzeby wewnętrzne nieraz tego typu słowa padają. Padają też z ust osób, które jakby nie podejmują decyzji w sprawach rządowych. W związku z tym nie ma takiej obawy, że to się przenosi. Raczej relacja taka osobista i relacja tych, którzy negocjują, ma wpływ na kierunek negocjacji. Więc ja nie odczułem tego i nie sądzę, żebym odczuł, że ktoś mi wytknie wypowiedź pana przewodniczącego Marka Suskiego. Absolutnie. Tylko w ogóle nie powinniśmy o niej rozmawiać. Wie pan, ja jako dziennikarka i jako obywatelka przede wszystkim jeszcze staram się żyć w takim pięknym świecie, gdzie istnieje coś takiego jak odpowiedzialność za słowo polityka. To nie jest tak, że można sobie powiedzieć wszystko i potem stwierdzić, że właściwie to nie ma na nic wpływu, ale no, możemy mówić wszystko. Pan mówi, że nie jest to polityk rządowy, więc może sobie pozwolić na takie słowa. Ja będę się upierać, że nie może jednak. Bo co innego konstruktywna krytyka, a co innego mówienie, porównywanie Unii Europejskiej do niemieckiego okupanta z czasów II wojny światowej, panie ministrze. No jest odpowiedzialność za słowo jeszcze. To prawda, tylko jakby podobne słowa z drugiej strony też padają, jak pan się przysłucha debacie w Parlamencie Europejskim. To jest tam dużo szaleństwa też w tych dyskusjach. Ja myślę, że my nie powinniśmy się obrażać, nie być małostkowi w tych sytuacjach i na szczęście tak jest.
pomimo tego, że jest wiele krytyków Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, to my mamy jeden jakby cel. My chcemy być w Unii Europejskiej i chcemy być tam jakby realnymi partnerami. Mhm. I nic tego nie zmieni. Natomiast dyskutowanie, czy na przykład Chiny już dawno wydały swój fundusz odbudowy, 4,3 biliona Stany Zjednoczone już wpompowały w gospodarkę, a Unia Europejska zastanawia się, na co wydać i akceptuje plany, które sama kazała stworzyć. Więc w mojej ocenie to pokazuje pewnego rodzaju sprawność instytucji. Ja już pana o te wypowiedzi męczyć nie będę, bo rzeczywiście jest to dla pana bardzo niekomfortowa sytuacja, bo powinno się rozliczać ze słów osoby, z którą się rozmawia. Cieszę się tylko, że pan powiedział, że to były słowa niestosowne i to jest najważniejsze. To teraz idziemy dalej, panie ministrze. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że ziści się plan wyjścia Polski z Unii Europejskiej? Bo pan powiedział o tym, że Unię można krytykować, ale nikt nie ma zamiaru z niej wychodzić. To już mówił pan wcześniej wielokrotnie, że pan nie jest zwolennikiem polexitu, o ile się nie mylę, rozumiem, że pan to potwierdza, tak? Żebyśmy mieli jasność. Ale w rządzie są ludzie, którzy chcą tego polexitu i co z tym zrobić? Nie mam w rządzie takich osób, nie znam wypowiedzi, która by wskazywała na wprost na polexit. Szerzej, w koalicji Zjednoczonej Prawicy. Nie ma takiego stanowiska. A zapoznał się pan z niedawnym tweetem pana Janusza Kowalskiego, jednego z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry, który pokazywał, że Pani powiedziała w rządzie. Tak. Pani powiedziała w rządzie. Nie, właśnie rozszerzyła przed chwilą. Powiedziałam szerzej w koalicji Zjednoczonej Prawicy. Okay. Ale to będzie dobrze, przyznaję się do błędu. Ale pan powiedział też, że nie ma przed chwilą, prawda? No właśnie. A mówimy, chyba jest w koalicji Zjednoczonej Prawicy Janusz Kowalski. Janusz Kowalski wyraźnie wymieniał powody, dla których my powinniśmy się zastanowić nad wariantem brytyjskim. On nie jest, delikatnie mówiąc, zwolennikiem Unii. No, mówiąc wprost, jest zwolennikiem opuszczania jej struktur. Znaczy, i nie kryje się z tym. W podobny sposób myśli 20% Polaków. I pytanie jest to tylko... jest nieprawda. 20%. Kantar dzisiaj opublikował sondaż, 81% euroentuzjaści, dokładnie 7% jest za wyjściem z Unii Europejskiej. Ale to jest 7%. 20% ma wątpliwości, to nie jest jedyny sondaż, który był w tej sprawie robiony. Około 20% w ten sposób sądzi. A w którym sondażu było te 20%? Natomiast, panie redaktor, w którym sondażu było te 20%? Mnie śmieszy jakby jedna rzecz, że odmawia się dyskutowania na temat Unii Europejskiej, jakby to była co najmniej świętość. Mam wrażenie, że o kardynale Wyszyńskim dużo gorzej się mówi i pozwala się jego krytykować. A dlaczego jego nie można krytykować, panie ministrze? Bo tego też nie rozumiem. A dlaczego nie można Unii Europejskiej? Ale kto powiedział, że nie jest można? Ja na samym początku naszego spotkania powiedziałam, że można. Jest to byt polityczno-gospodarczy, jest to umowa niespersonifikowana, niezwiązana z żadną osobą. To więc nie jest tylko byt powinniśmy krytykować. Już. I my możemy mówić, my możemy pytać o to, czy nam się to opłaca, czy nie. Mogą być osoby, którym to się nie podoba. Przecież cywilizowany, ogromny kraj z ogromnym dorobkiem, jaki są Wielka Brytania, w większości postanowiła wyjść z Unii Europejskiej. Więc to Polacy nie mogą mówić o tym, czy są zalety i wady tego rozwiązania? Mogą mówić, tylko cały czas wracam do odpowiedzialności za słowo. Jeżeli państwo przekonują jako rząd, że nie myślą o wariancie wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, no to chyba jednak jakieś rozmowy dyscyplinujące z takimi posłami jak pan Kowalski powinny być prowadzone, nie sądzi pan? Absolutnie nie. Nie. Znaczy, panie redaktor, no znów jakby to jest mylenie jakiejś przestrzeni. W naszym środowisku mogą znajdować osoby, które w tej sprawie mają inny pogląd. Mhm. I my nie będziemy go karcić i jakby niwelować tego rodzaju poglądu, bo u nas co do poglądów istnieje pewnego rodzaju demokracja. Można mieć odmienne poglądy w różnych sprawach. Mhm. I może być Janusz Kowalski, który będzie sceptykiem Unii Europejskiej i nie mamy z tym najmniejszego problemu. Najważniejsze jest to, że polityka rządu i kierunek rządu, jaki nadaje premier Mateusz Morawiecki, jest absolutnie proeuropejska. I to jest rozstrzygające w tej sprawie. Natomiast jeżeli znajdzie się 10 czy 15% takich osób, proszę bardzo, mają prawo mówić, mają prawo tutaj też do pani redaktor przyjść i na ten temat dyskutować. I najgorsze byłoby to, gdyby za tego rodzaju nawet dyskusje byli piętnowani. Więc jeżeli pani redaktor dzisiaj przedmiotem naszej debaty, rozmowy dzisiejszej mówi, że on powiedział, że przeciwko Unii Europejskiej, to stan debaty jest jednak zły. Bo państwo jakby kwestionują prawo mówienia o tym, dyskutowania na ten temat. Panie ministrze, byłabym ostrożna, jeżeli chodzi o dbanie o wolność słowa w przypadku pana partii, bo naprawdę możemy wejść na zupełnie niezbadane tereny. Ja bym sobie życzył tego, żeby ktoś przyszedł tutaj z Excelem, żeby przyszedł z dokumentami i powiedział, czy nam się to opłaca, co jest korzystne, co jest niekorzystne. Dyskutujmy na ten temat. Wiceministrowi się to opłaca w dalszym ciągu. Absolutnie. I więcej w dalszym ciągu z Unii korzystamy, niż do niej wkładamy, jak to się oczywiście ładnie mówi. Natomiast widzę masę absurdów, od których głowa boli i z którymi nie chciałbym mieć więcej do czynienia, ale niestety one funkcjonują. Biurokracja, jaka panuje w ramach Komisji czy w ramach Unii Europejskiej, jest dramatyczna. Tak jak mówię, Stany Zjednoczone i Chiny już sobie poradziły z kryzysem, wydały pieniądze, a my cały czas zastanawiamy się, na co wydać. Ale to jest pana zdaniem tylko kwestia biurokracji i to, że Krajowy Plan Odbudowy w dalszym ciągu, nasz polski, nie został zaakceptowany, to jest wyłącznie wypadkowa problemów biurokratycznych, czy czegoś jeszcze? W mojej ocenie tylko, bo jakby
tu innych argumentów nie może być. No ale są. Decyzja i to Rady... wypowiadane expressis verbis przez urzędników unijnych. Ale są wypowiadane, ale nigdy nie mogą być podstawą do zablokowania środków, bo rozporządzenie Rady Europejskiej... Ale premier Morawiecki się zgodził dwukrotnie na szczytach na to, żeby został zastosowany ten mechanizm pieniądze za praworządność. Rady Europejskiej? Tak. Zgodził się na mechanizm praworządności, tylko po pierwsze do zastosowania po ocenie jego przez Trybunał, czyli za 1,5-2 lata, to po pierwsze. Po drugie, tylko w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. Panie ministrze, kiedy rozporządzenie zostało przyjęte w tej sprawie? Ja się dzisiaj też podpisuję. Kiedy to rozporządzenie zostało przyjęte? Rozporządzenie z 2020 roku, warunkowości zaś. 1 stycznia 2021. Rozumiem, że jeszcze nie ma odpowiednich instrumentów, żeby z tego korzystać, ale no, to już jest, no, to jest kwestia interpretacji. Niektórzy twierdzą, że można. No dobrze, tylko wróćmy do Krajowego Planu Odbudowy. Czy pan już wie, kiedy pierwsze środki z Krajowego Planu Odbudowy zostaną wypłacone w Polsce? No wypłaca komisja, więc trzeba pytać przedstawicieli komisji. Ale pan z nią negocjuje. Ja jestem przekonany, że jeszcze w tym roku. Jestem przekonany, że jeszcze w tym roku. Tak. A skąd ten optymizm? Bo wydaje się, że kiedy słuchamy właśnie urzędników unijnych, kiedy słuchamy chociażby wiceprzewodniczego Komisji Europejskiej albo komisarza do spraw gospodarczych, no to oni mówią wprost, w czym leży problem. Państwo zdają się udawać, że nie wiedzą, o co chodzi, albo nie dopuszczać do siebie tej myśli. Znaczy, my z Unią Europejską, z Komisją mamy szereg tematów. Mhm. Rozmawiamy na bieżąco między nimi. Natomiast nie ma związku między jednym a drugim. Jeżeli wiceprzewodniczący Dąbrowski wymienia po przecinku kilka spraw, czyli zatwierdzenie KPO, praworządność, izba dyscyplinarna, Trybunał Konstytucyjny, ochrona granicy, Schengen. To są sprawy, które nas łączą i o wszystkich będziemy rozmawiali. W niektórych dojdziemy do porozumienia, być może w niektórych dłużej będziemy rozmawiać. Natomiast tamte sprawy nie mają przełożenia na Fundusz Odbudowy. To, że się mówi o nich po przecinku, to nie oznacza, że warunkowość nie polega na tym, że cztery sprawy tamte uzgodnimy, to będzie KPO. To albo ja czegoś nie rozumiem, albo pan czegoś nie rozumie. No bo wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej mówi tak, i to jest dokładny cytat. Akceptacja polskiego Krajowego Planu Odbudowy jest powiązana z praworządnością, a konkretnie z Trybunałem Konstytucyjnym, negującym prymat prawa Unii Europejskiej nad krajowym. Gra toczy się o 57 miliardów euro dla Polski, koniec cytatu. Tu jest dokładnie powiedziane, w czym leży problem i dlaczego Krajowy Plan Odbudowy w dalszym ciągu nie jest zaakceptowany. Szanowni Państwo, prawda jest taka, że nie można uzależnić dzisiaj od praworządności czy metody warunkowości zastosować do Krajowego Planu Odbudowy. Gdyby tak było, to już dawno byśmy otrzymali taką korespondencję, że się blokuje, wstrzymuje. To jest pewnego rodzaju dyskusja, to jest być może jakaś kwestia przyszłości, natomiast dzisiaj rozporządzenie mówi jasno, jakby nie można jakiemukolwiek krajowi, bez względu na to, czy to dotyczy Polski, czy innego kraju, nie można zablokować środków z Funduszu Odbudowy. To wynika z decyzji Rady, którą ratyfikowaliśmy. Gdyby chcieć nie przyznać któremuś krajowi Funduszu Odbudowy, trzeba byłoby jednomyślności i ratyfikacji w każdym kraju od nowa decyzji Rady i zmiany tej decyzji. Więc ja rozumiem, że oczekiwanie komisji jest takie, żeby ułożyć się we wszystkich sprawach, które są przedmiotem dyskusji. I my nawet w tym kierunku idziemy, bo myśmy zapowiedzieli w piśmie z 16 sierpnia, że chcemy Izbę Dyscyplinarną uporządkować, chcemy zaproponować reformę. Temat, tak. Natomiast to nie jest tak, że jedno jest od drugiego zależne. Dobrze, ale to dalej. Kolejny cytat z Dąbrowskisa, tak? O ile nie pomyliłam nazwiska, czyli wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, żeby była jasność. Kolejny cytat dokładnie. Jest 11 głównych kryteriów, 11 elementów, które oceniamy w każdym KPO. Wciąż są pewne sprawy wymagające rozwiązania w polskim planie. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z polskimi władzami. Tutaj jest zgoda, bo to też pan potwierdza, że średnio raz na 2 tygodnie w tej sprawie rozmawiacie. No i dalej. Są one, czyli polskie władze zatem, świadome kwestii, które powinny być rozwiązane, by zakończyć proces oceny. To pan jest świadomy tych kwestii, czy pan nie jest świadomy tych kwestii? 12 lipca wysłaliśmy ostateczny plan. Nie zgłoszono do niego żadnych uwag. Więc nie ma żadnego oczekiwania zmiany. Czyli formalnie nie dostali państwo żadnego pisma, tak? Nie. Żadnych uwag. Na poziomie technicznym zatwierdzono naszą wersję z 12 lipca. Mm-hmm. Dzisiejsze spotkania inicjowane z mojej inicjatywy, tak. Między Sillengauer, która koordynuje wszystkie plany na poziomie Komisji Europejskiej, polegają na pewnego rodzaju oczekiwaniu na szybsze zatwierdzenie naszego planu, na monitorowaniu, jaki jest postęp prac. Natomiast ze strony Komisji nie zostało sformułowane ani ustnie, ani pisemnie żadne oczekiwanie co do zmiany planu. Jeżeli takowe by się pojawiło... Ja pamiętam, co prawda byłam wtedy na urlopie, ale śledziłam wszystko na bieżąco. No, była informacja o konieczności zmiany właśnie kwestii związanej z Izbą Dyscyplinarną. To zostało wyraźnie przez ale Komisję Europejską podkreślone. Ale to nie ma związku z Krajowym Planem Odbudowy, nie w ramach Krajowego Planu Odbudowy. No ale wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej mówi zgoła coś odmiennego. No mówi, że dokładnie z tym to jest powiązane. Nie, nikt nie oczekuje. Ale przed chwilą panu cytowałam te słowa. Ale pani tłumaczysz, bo jakby jest sobie pewien zlepek informacji,
które się mieszają, jakby... Nie, no to jest wytłumaczmy, jedno zdanie. Związek przyczynowo-skutkowy jest tu pokazany. Nie ma najmniejszego oczekiwania, które byłyby leżało po naszej stronie i byłaby informacja, jak je uwzględnicie w KPO, to my wam uwzględnimy to KPO. Ale nie było tak, że Unia się domagała zmiany w sprawie Izby Dyscyplinarnej? Ale zmiana w Radzie Izby Dyscyplinarnej dotyczy wyroku Trybunału z 15 lipca i w tym zakresie to chodzi o kary, nie o KPO. Tak, prowadzili... tylko, że tu chodzi o praworządność. To wszystko jest ze sobą powiązane chyba. Nie ma związku między wyrokiem Trybunału, między tą oczekiwaniem ale co do zmiany Izby Dyscyplinarnej. Mówi co innego. Nie ma dokładnie takiego oczekiwania. Nie sformułowano oczekiwania co do zmiany Krajowego Planu Odbudowy. Co więcej, tego rodzaju zapewnienie w Krajowym Planie Odbudowy co do reformy Izby Dyscyplinarnej mogłoby się pojawić, ale nie ma takiego oczekiwania, w związku z tym jakby ciężko, żebyśmy my to proponowali. Na ten moment na stole mamy wersję 12 lipca i nie ma propozycji zmian ze strony komisji. Okej, a jak prawdopodobne jest płacenie tych bardzo wysokich kar przez Polskę właśnie w sprawie niewykonania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? No, ja uważam, że jakby nie ma żadnej podstawy do nakładania tych kar, ponieważ... Ale pan może uważać, ale komisja uważa inaczej. Znaczy, pani pytał o prawdopodobieństwo, więc ja jakby wskazuję na to prawdopodobieństwo. W mojej ocenie ono jest niewielkie o tyle, że jeżeli dzisiaj Izba Dyscyplinarna nie funkcjonuje, nie przyjmuje nowych spraw, więc efekt w postaci zabezpieczenia, bo na podstawie zabezpieczenia można byłoby nakładać te kary, został osiągnięty. Więc nie ma do czego kraju przymusić, żeby nakładać dzienne kary. Jak to, ale co zostało osiągnięte? Przecież nic się nie zmieniło. Izba Dyscyplinarna działa w najlepsze. Izba Dyscyplinarna nie przyjmuje nowych spraw. Ale rozpatruje stare, a to chodziło w ogóle o to, że nie może rozpatrywać. Tylko z kolei, no bo sprawa jest dość prosta. Nie może przyjmować, bo jest nowe zarządzenie, które nie może dotyczyć jakby z mocą wsteczną wcześniejszych spraw. Więc tyle jest w stanie wykonać prezes Sądu Najwyższego, zablokować wpływ nowych spraw. Mhm. Natomiast to, żeby w nowej formule odbywały się postępowania, może dotyczyć nowych postępowań, ale to tego wymagana jest legislacja, czyli cały proces legislacyjny, żeby zmienić Izbę Dyscyplinarną. Dlaczego w dalszym ciągu tego więc nie ma, panie ministrze? Przecież od kiedy się pojawiły pierwsze wątpliwości w sprawie Izby Dyscyplinarnej? To było jakieś 3-4 miesiące wszystko temu. Wszystko to, co możemy zrobić w tej sprawie, dzisiaj jest robione. I żadne, a dlaczego nie ma projektu ustawy? Żadne kary w tej sprawie nic nie zmienią. Ma być jeszcze w tym roku przeprowadzona proces legislacyjny. Jeszcze w tym roku? No panie ministrze, przecież to już powinno być dawno zrobione. Mamy, no przecież wiemy, że PiS potrafi szybko pracować, mamy kiedy 3-4 posiedzenia Sejmu w tym roku. Za tym jest Polski Ład i system podatkowy, który musi wejść do listopada, żeby mógł wejść od 1 stycznia. Na przykład emerytury bez podatku. Ale to kary. Emerytury bez podatku. Trochę nie ma pan takiego poczucia, panie ministrze? Ja uważam, tak szczerze. Ja uważam, że ważniejsze są emerytury bez podatku. I to musimy w pierwszej kolejności prowadzić. Można robić jedno i drugie. Tym bardziej, że powinniśmy do końca listopada zamknąć proces legislacyjny. Ale panie ministrze, to jest nieuczciwe stawianie, przepraszam, może się zagalopowałam nieuczciwe, ale no, niefajne stawianie sprawy, że albo emerytury bez podatku, albo nowa ustawa tak w sprawie. Że, ale nie, powiedział pan, że to jest ważniejsze. No przecież można to robić chyba równolegle, prawda? Oczywiście. Załatwić jedną i drugą sprawę. Ale to jest oczywiste, że na agendę Sejmu wchodzą w kolejności jakieś dokumenty. Zaplanowane były z Polskiego Ładu. W kolejnym kroku będą dotyczące wymiaru sprawiedliwości i Izby Dyscyplinarnej. Znaczy, tu się nic nie dzieje, zgodnie z planem postępujemy. No to, że komisja chciałaby tydzień wcześniej, no to proszę bardzo, ja chciałbym, żeby KPO był tydzień wcześniej zatwierdzony w sytuacji, w której termin upłynął 3 sierpnia. Ale to jeszcze nie powód, żeby pod dyktando dzienne albo godzinne pracować w związku z oczekiwaniem komisji. No bez przesady. No ale komisja pana zdaniem nie ma prawa oczekiwać wypełnienia terminów, które zostały na Polskę nałożone w tej sprawie? A czy my mamy prawo oczekiwać, że termin, który upłynął 3 sierpnia będzie dochowany? No ale były uwagi przecież w związku z tym i dlatego nie został dochowany. Nie było. Żadnych. Od 12 lipca nie ma żadnych uwag. No to i 3 sierpnia upłynął termin. Komisja Europejska nie ma się uwzięła na Polskę i powiedziała, nie, oni akurat nie dostaną tych pieniędzy. Nie. Komisja Europejska, wiedząc, że planu nie może zablokować, nie rozpatruje go w pierwszej kolejności, ale też ja to rozumiem, bo jeżeli my decyzję o zasobach własnych ratyfikowaliśmy jako ostatni kraj w Europie wynikiem działania Senatu, no ciężko się dziwić, że teraz nasz KPO wyjmą jako pierwszy i powiedzą, zatwierdzamy pierwszej kolejności, bo jesteście świetni. Panie ministrze, a jest pan wdzięczny Donaldowi Tuskowi, który podobno bardzo mocno wpłynął na to, że jednak KPO zostanie zatwierdzone i przekonał urzędników unijnych, których zna dobrze, no wiadomo, był szefem Rady Europejskiej przez 2 kadencje, no żeby Polski nie karać jednak za rządy Prawa i Sprawiedliwości. No działania jego kolegów wskazują na to, że mocno szkodzi tej sprawie, a mimo wszystko uda nam się porozumieć z Komisją Europejską. Jego słowa teraz wynikają tylko z jednego. Zorientował się, pewnie przeczytał rozporządzenia, z których wynika, że KPO nie da się zablokować. W związku z tym ciężko teraz mówić co innego, bo za kilka tygodni okaże się, że ten KPO jest zatwierdzony. W związku z tym dzisiaj przypisuję sobie rolę jakiegoś mediatora. Nie daj Boże, bo w momencie, w którym był w Brukseli, większość jego mediacji kończyła się negatywnymi rozstrzygnięciami, chociażby Nord Stream 2, albo wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Więc ja na
naprawdę wolałbym, żeby się w ogóle tymi sprawami nie zajmował, bo jakiegoś pozytywnego efektu przez ostatnie lata nie widzę. Gdyby się nie zajmował, no to państwo mówili, że nie gramy do jednej bramki, a wielokrotnie przecież państwo apelowali o jedność właśnie w tej sprawie, dlatego że ona jest tak, dla dobra. Ale jeżeli ma lobować niekorzystne rozwiązanie dla Polski, to wolę, żeby tego nie robił. Znaczy on mówi tak, jestem blisko tego, żeby przekonać osoby, instytucje, które podejmują te decyzje, by w sposób wyrazisty rozróżniały to, co jest złym rządem, a to, co jest Polską i interesem Polski. Mogę powiedzieć, że wysłuchano mojej argumentacji, że karanie Polski jako państwa, jako całości nie będzie miało większego sensu. No to co, tutaj nie gra z wami do jednej bramki? No też nie chcecie, żeby nas karać, prawda? Według mnie to są nieprawdziwe informacje. Znaczy nie ma. Czyli zmyśla Donald Tusk, pana w mojej ocenie próbuje podpiąć się pod sukces, który Polska niewątpliwie osiągnie. Jaki sukces? Nie ma żadnego sukcesu na razie, ani eurocent jeden nie wpłynął. Po pierwsze, rekordowo wynegocjowane sumy przez Mateusza Morawieckiego w historii uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Przeliczenie na mieszkańca, na kraj, każdy współczynnik. Panie ministrze, po drugie, inne kraje już korzystają z tych pieniędzy. U nas jeszcze nie jednego eurocenta. No więc o jakim my sukcesie mówimy? Po drugie, panie redaktor, to wszystko wymaga wyjaśnienia. Pan jest bardzo praktycznym mózgiem. Zaczął o tym, że praktyka jest ważna, więc ja o tę praktykę pana pytam. W pierwszej kolejności otrzymamy zaliczki kraje, które są na skraju dewastacji budżetów państw. Od początku, tworząc rozporządzenie, było 18 wiadomo... 18 krajów jest pana zdaniem na skraju przepaści? 10 krajów śródziemnomorskich otrzymało tylko zaliczki. 10 krajów. I teraz tak. Od początku było wiadomo, że Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugal muszą otrzymać natychmiast środki, bo oni nie spinają się z regułami budżetowymi. I nawet ich plany, jakby pani redaktor zobaczyła, to jest słabsze niż nasz pierwszy draft. Ale takie było ustalenie polityczne, że te kraje, jeżeli nie otrzymają tych środków szybko, nawet w zaliczce, to będą miały kłopoty finansowe na poziomie swoich wewnętrznych budżetów. Więc ja to rozumiem. Nam te fundusze, czy będzie się miesiąc wcześniej, czy miesiąc później, różnicy wielkie nie robią. My uruchomiliśmy z BGK fundusze na ponad 100 miliardów, które teraz pompujemy gospodarkę. Wręcz wskazanym jest, żeby to dywersyfikować, żeby nie popsuć... I zadłużamy się bardzo mocno żeby i robimy kreatywną księgowość, to znowu nie moja oceny, tylko Najwyższej Izby Kontroli, żeby nie popsuć rynku, wręcz wskazanym jest, żeby te środki wchodziły na rynek systematycznie, żeby nie doprowadzić do zwyżki cen na przetargach. No dobrze, ale chcę mi pan powiedzieć, że to nie ma znaczenia, kiedy my te pieniądze dostaniemy, czy to będzie teraz, czy to będzie za 3 miesiące. No ma chyba... znaczenie, no czy to jest pół roku, czy im rok, szybciej, tym lepiej. Ale nie ma znaczenia, czy to jest tydzień, dwa, czy pięć. No dobrze, ale rozumiem, że pan jest przekonany, że do końca roku Krajowy Plan Odbudowy przyniesie nam już realne pieniądze tak tutaj przewiduję. W Polsce. Dobrze. To jeszcze jedna sprawa. Jak pan ocenia wszystko to, co dzieje się na linii Ministerstwo Zdrowia, pracownicy ochrony zdrowia? Mieliśmy ponad 30-tysięczny protest w sobotę. W tej chwili przed KPR-em kolejne białe miasteczko, powód do tego, co mieliśmy w roku 2014. No i błaganie ratowników medycznych chociażby o to, żeby przywrócić im godne warunki pracy. Pan Stanisław Karczewski, lekarz, no jakby nie było, mówi, jedni protestują, drudzy pracują. Czy to było w ogóle akceptowalne pana zdaniem, skomentowanie w taki sposób tego protestu? Uważam, że sprawa jest bardzo trudna, bo jakby oczekiwania tego, żeby medycy zarabiali dobrze, żeby byli usatysfakcjonowani, żeby praca spełniała im satysfakcję, jakby są oczywiste. Wszyscy byśmy tego chcieli. I ja też bym sobie tego życzył, bo zadowolony, uśmiechnięty lekarz, pielęgniarka, który jest wypoczęty, który nie ma jakby zbyt dużo dyżurów, który jest w stanie się poświęcić swojej pracy, który ma jedną, a nie trzy prace, to jest jakby komfort dla nas wszystkich. Natomiast jeżeli są oczekiwania, żeby z roku na rok zwiększyć budżet 100 miliardów, podczas gdy wiele lat był utrzymany na poziomie 70 miliardów, myśmy go zwiększyli do 120 i krok po kroku około 10 miliardów rocznie zwiększamy ten budżet. Te zmiany podatkowe, które zaproponowaliśmy jeszcze przed protestem, mają kolejne 20 miliardów zwiększyć budżet NFZ-u. No to jakby trzeba widzieć jakby rozsądność. Panie redaktor i tutaj pewnie wszyscy pracownicy w redakcji chcieli mieć 100% podwyżki. No ale jak się... 200? Ale jakby się dało. Ale jak się zapyta, ale jak się pyta właściciela, jest w stanie zrobić 15%. Okej, dobrze, tylko problem polega na tym, panie ministrze, że rozsierdziliście to środowisko, także budżetówkę, tymi podwyżkami, które zostały zaakceptowane dla polityków. O, jak to nie? Chcę pan powiedzieć, że nie rozstwierdzili państwo budżetówki tymi podwyżkami? Myśmy bardzo poważnymi krokami zmierzamy z podwyżkami w służbie zdrowia. Tylko, że w ocenie wszystkie zainteresowane są niewystarczające, ale pielęgniarki 80%, lekarz średnio przez ostatnie lata 40%. No mało kto miał takie podwyżki w różnych sektorach jak służba zdrowia. Dodatek covidowy 100% na czas... Zabrany ratownikom medycznym, panie ministrze, ludziom, którzy byli na pierwszej linii frontu. Tak. Zabrano im ten dodatek covidowy. Teraz nowe wyceny No ale widzicie, pan nie odniósł
odniósł się pan do tego? Zabrano im dodatek covidowy. Ludziom, którzy byli na pierwszej linii frontu, panie ministrze. Dziwi się im pan teraz? Decyzja skarpacza ministra Niedzielskiego o nowej wycenie dla służb ratowniczych wszystkich świadczeń medycznych, procedur. Spotkało się to z zadowoleniem. Myślę, że z punktu widzenia ratowników medycznych mamy sprawę uporządkowaną. Nie widać było po negocjacjach w piątek. Oczywiście grupa będzie, natomiast musi pani redaktor wiedzieć, że jak pani pójdzie do swojego pracodawcy, poprosi o 300% podwyżki, to będzie pani potraktowana. Oni chcą zarabiać niecałe 300%. Będzie pani potraktowana jak osoba niepoważna. Jak się mówi o budżecie na wynagrodzenia w tej redakcji. Czy chce pan powiedzieć, że ratownicy są niepoważni? Że z tymi swoimi propozycjami finansowymi? Pani redaktor, budżet pani redakcji na wynagrodzenia to jest 10 milionów. Jeżeli pani pójdzie z propozycją, żeby go zmienić o 100 czy 200% na 30 milionów, nikt czyli tych propozycji... Czyli propozycje ratowników są niepoważne, tak? To pani to powiedziała. Mówiłem o pani potencjalnym wystąpieniu do pracodawcy o zwiększeniu budżetu trzykrotnie na wynagrodzenia. Proszę zostawić mojego pracodawcę, niech on sobie spokojnie Proszę zrozumieć. Ale ja pytam o ratowników medycznych. Powiedział pan, że są 300%, że tego typu propozycje są niepoważne, bo gdybym ja zrobiła coś takiego, to bym została potraktowana niepoważna, gdyby zwiększyć, chcieć budżet. No to ich redakcji propozycja o 300%. Jest poważna, czy nie? W mojej ocenie ona jest możliwa, ale w pewnej perspektywie czasowej. Mhm. Więc jak porozumiemy się w tym zakresie, w ciągu 10 lat dochodzimy do propozycji przez nich wskazanych, pełna zgoda jest to możliwe. Jeżeli ktoś mówi od stycznia, nie ma takiej możliwości i wszyscy, którzy negocjują, powinni zdać sobie sprawę, że negocjacja to jest poszukiwanie punktu wspólnego. Mhm. Nie ma możliwości pozyskania 100 miliardów, tak jak tutaj, dodatkowych 30 na wynagrodzenie. Panie ministrze, bardzo krótko jeszcze. Czy pan coś wie na temat rekonstrukcji rządu? Jakichś zmian, które mają nastąpić w gabinecie Mateusza Morawieckiego? Ja nie widzę jakby potrzeby wielu zmian. Tam jest ale ja nie mówię o wielu, tylko w ogóle, żeby jakieś mają być. W najbliższym czasie jest do obsady Ministerstwa Rozwoju i jakby to jest kluczowe. Natomiast inne drobne zmiany, proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie systematycznie odbywają się jakieś zmiany w rządzie, tak? Jest powoływany gdzieś sekretarz, gdzieś jest odwoływany. No tak, no ale mówi się, że teraz... To są niewielkie zmiany, które trwają którzy odeszli od Gowina, mają dostać swoje stanowiska w nagrodę. To jest mało prawdopodobne, jeżeli te zmiany będą, Kamil Bortniczuk nie może się na razie pana zdanie cieszyć z posiadania teki ministra sportu, bo takie oczywiście, że może. Ja mu tego życzę, natomiast jakby to nie jest jakby wielka rekonstrukcja rządu. Takie zmiany nie mierzy co miesiąc się dzieją. Ale nie mówię o wielkiej. Ja tylko pytam, kiedy będą te zmiany zapowiadane. Takie są możliwe, a to jest proces ciągły. Rozumiem. Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za to spotkanie i za wizytę. Spokojnego dnia. Życzę. Zajmie. Już za chwilę państwa gościem dr Anna Materska-Sosnowska z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiać będziemy właśnie między innymi o kwestiach związanych z negocjacjami w sprawie funduszy unijnych i Krajowego Planu Odbudowy, bardzo szeroko komentowanego przez polityków także. Polski rząd wpadł w pułapkę, którą sam sobie zastawił. To znaczy, jeśli chodzi o propagandę, mówił, że właśnie wszystko jest cacy, a okazuje się i mówił, że jest suwerenny i że sam sobie poradzi, ale kiedy sprawdzono dane, to okazało się, że jest katastrofa finansowa w budżecie zarządzanym przez PiS i sam sobie nie poradzi, że potrzebuje tych środków unijnych, a przecież na ośle w gumofilcach z szabelką pędził Kaczyński z Morawieckim przeciwko Brukseli. Wie pani, no politycznie my jesteśmy w tej chwili w niezwykle takim dziwacznym położeniu. No po pierwsze, ten rząd jest bardzo podzielony, czy ta większość, bo to, co mówi Ziobro, jest ewidentnie antyunijne i jego działania, gdy miały być kontynuowane i gdy miałyby zyskać większość parlamentarną, niewątpliwie prowadzą prostą drogą do zamrożenia środków. Dlatego, że mamy już decyzję TSUE, mamy stanowisko przyjęte przez Unię Europejską, że stan praworządności jest powiązany ze środkami finansowymi, więc jeżeli Ziobro wygra w tej batalii, to środki są zamrożone. Jak rozumiem, premier Morawiecki należy do tej grupy bardziej pragmatycznej, ponieważ no, on wie, jaki jest stan finansów, on wie, jak bardzo gospodarka potrzebuje tego wsparcia i on będzie, myślę, chciał, żeby te środki były, no, ale musi wtedy oddziaływać na swojego ministra sprawiedliwości, który nie może ani tego robić, ani takich głupstw mówić. Teraz, cały ten rząd ma, moim zdaniem, dzisiaj nie jest pewny, czy ma większość w parlamencie. Bo ja oceniam, że sytuacja w tej chwili jest taka, że jest 230 na 230. No 227 nawet ma tak literalnie Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili. Tam przy no jest Kukiz, ale przewidywalny tak. Specjalnie, jak wiemy, nie jest.
To jest raz, a poza tym wydaje mi się, że no dobrze, mamy bardzo to blisko, w związku z tym bardzo wiele głosowań będzie miało wynik zależny od zupełnie przypadkowym. Przed każdym głosowaniem Kaczyński będzie musiał negocjować. No albo negocjować, albo przypadki będą decydować. No ktoś nie dojedzie, ktoś zachoruje, ktoś będzie za granicą, ktoś zamknie się w windzie, czy zatrzaśnie ktoś w toalecie. Wie pani, no doszliśmy do momentu, w którym nasza polityka staje się zupełnie nieprzewidywalna. A sytuacja jest taka, że ona wymaga bardzo jasnych decyzji. Doktor Anna Materska-Sosnowska, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam. Będą problemy z pieniędzmi unijnymi, jak pani sądzi? Bo Waldemar Buda przekonywał, że będą jeszcze w tym roku wypłacane. Czy w tym roku, to nie byłabym przekonana. Jeżeli zapadnie decyzja, że będą wypłacane, a taka decyzja powinna zapaść, to już będzie pewien sukces. Pytanie, czy będą również kary nakładane, czy też nie. Bo to, że jest wzmożona taka inicjatywa premiera i jeździ do Brukseli i negocjuje ponownie, no to jest fakt. Pytanie, czy i na ile jest możliwa korekta tych planów w Polsce i czy i na ile jest możliwa korekta przede wszystkim tak zwanych reform Zbigniewa Ziobry dotyczących sądów. W co gra Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili, pani doktor? Bo no chyba nikt nie ma wątpliwości, że PiS nie ma tyle odwagi, nawet gdyby chciało, żeby w sposób oficjalny mówić, chcemy wyjść ze struktur Unii Europejskiej. No ale z drugiej strony mamy kogoś takiego jak Marek Suski, który porównuje Brukselę do okupanta brukselskiego, a właściwie porównuje okupanta brukselskiego, jak to nazywa, do okupanta niemieckiego z czasów II wojny światowej. Waldemar Buda przekonuje, że to jest tylko retoryka, która nie wpływa w żaden sposób na nasze relacje z Unią Europejską i na te negocjacje, które w tej chwili się toczą, no ale jednak takie słowa padają. Był jeszcze Ryszard Terlecki, mamy Janusza Kowalskiego i można by tak było wymieniać. O co toczy się gra, pani zdaniem? Bo nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, ale wydaje mi się, że ani słowa Terleckiego, ani Suskiego nie były przypadkowe. One coś mają na celu, tylko co? To zacznijmy od końca. Oczywiście, że nie były przypadkowe. Mało tego, jeżeli byłyby tylko jednego z nich, no to można powiedzieć tak, sądzi, przypadek, zdarzyło się. Ale to był cały cykl tych wypowiedzi. Taka też jest retoryka od pewnego czasu Prawa i Sprawiedliwości. I ja bym nie lekceważyła, tak jak minister Buda, takich słów. On jest świetnie żongluje w ogóle słowami i też wybiera bardzo dogmatycznie pewne fakty i nimi się posługuje, ale moim zdaniem rzecz jest bardzo poważna. I ja nie twierdzę, że Prawo i Sprawiedliwość chce nas wyprowadzić ze struktur Unii Europejskiej, zwłaszcza jeżeli patrzy na badania, patrzy na sondaże i widzi, jak również w ich elektoracie, jakie jest poparcie dla Unii. Ale jest jeszcze coś, to Unia to nie tylko pieniądze, tylko Unia to są przede wszystkim wartości i Prawo i Sprawiedliwość podważa te wartości i podważa je w taki sposób nierozumny, bym powiedziała, dlatego że nawet jeżeli to się nie wydarzy dzisiaj, to zostaje osłabione nasze takie poczucie społeczne, obywatelskie, przynależności do wspólnoty i to jest gra na użytek wewnętrzny, czyli Prawo i Sprawiedliwość usiłuje zmotywować tych najbardziej eurosceptycznych, przyciągnąć też ich do siebie i pokazać, jacy oni są sprawczy i silni. A na zewnątrz jeździ do Brukseli premier Morawiecki, który mówi to nie tak, to inaczej, tego nie rozumiecie. Tylko całość składa się na taki obraz, że a nie jesteśmy traktowani poważnie w Unii. Z lidera naszego regionu, z państwa, które miało szansę naprawdę odegrać bardzo dużą rolę w Unii Europejskiej, zwłaszcza przy pewnych takich zmianach, które zachodzą chociażby w Niemczech, staliśmy się państwem, które nie jest traktowane, tak jak powiedziałam, poważnie. Wynik głosowania 27 do 1. Dzisiaj jesteśmy pouczani, czy korygowane są nasze plany i jest pewien taki, jest pewien nacisk na nas wywierany, czy mogą być przyznane pieniądze, czy nie. I zmienia się też atmosfera w samej Unii, bo są państwa, takie chociażby jak Holandia, które mówią, ale my dlaczego mamy
płacić i dlaczego mamy dawać pieniądze państwom, które nie przestrzegają naszych praw, nie przestrzegają naszych wartości. Czyli nawet jeżeli nie nastąpi takie oficjalne wyjście z Unii, jak nastąpił Brexit, to i tak nasza pozycja jest na tyle osłabiona, że przestajemy być w tym kręgu państw decydujących. Czyli to, o czym kiedyś mówił jeszcze Macron, bardzo otwarcie zresztą, o państwach różnej prędkości, dzisiaj de facto staje się prawdą i jeszcze należymy, ale do struktur, a nie do samej wspólnoty. A badania z maja tego roku, czyli stosunkowo świeże, prowadzone na dużą skalę, również to były takie badania europejskie, pokazują, że jako społeczeństwo ponad 80% chce być w wspólnotach, blisko 80% czuje się Europejczykami. To czuje... fajne słowo, pani doktor, jeśli pani pozwoli, bo mamy najświeższy sondaż Kantara właśnie w tej sprawie. 81% chce pozostania w strukturach Unii Europejskiej, przeciwnych temu, żebyśmy w Unii byli, jest 7%. No, czyli to pokazuje, że mimo tej ostrej retoryki PiSu, takiej antyunijnej, a właściwie może nie PiSu, tylko części polityków PiSu, no to chyba jakoś specjalnie na obywateli to nie wpływa, bo to się nie zmienia, jeżeli chodzi o ten układ sił. Nie, nie, to wpływa, dlatego że ten Euroactive, który robił badania, tam były badania dodatkowe. Co dla ciebie jest wartością? Czyli daje ci poczucie bezpieczeństwa, przynależność do wspólnych właśnie wartości, wspólny rynek. To było bardzo tak podzielone. Czyli, bo gdyby pani zapytała posłów PiSu, czy chcecie być w Unii Europejskiej? Tak, chcemy, ale nie zgadzamy się na to, na to, na to, na to. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą bardzo często wykorzystują politycy PiSu, żonglując właśnie informacjami, czy wykorzystując je do własnych celów bardzo tak stronniczo. To nie jest tak, że jak podpisujesz umowę międzynarodową jakąkolwiek, to nie ogranicza to w pewien sposób twojej suwerenności. To jest największy plus Unii Europejskiej, bo jeżeli przypomnimy sobie, w jaki sposób powstawała wspólnota węgla i stali, to właśnie po to, żeby ograniczyć zapędy Niemiec, czy nie uniemożliwić im powtórkę z międzywojnia, czy również wyrównać jakiś poziom Francji. Czyli te duże państwa również rezygnują z pewnego poziomu swojej suwerenności. I na to trzeba również patrzeć. Jaka będzie nasza sytuacja, jaka już dzisiaj jest nasza sytuacja w Unii, jeżeli nie jesteśmy traktowani jako poważni partner. I nie tylko dlatego, że mamy bardzo eurosceptyczny rząd, populistycznie często się wypowiadający i będący populistami de facto, ale również na takie zmiany, które zachodzą, zmiany strukturalne. Jakie są głosy na Zachodzie? A jednak błędem było przyjmowanie Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, nie wszystkich, tutaj też jest podział, do wspólnoty. I czy faktycznie źle nam było, będąc samemu? I ostatnie zdanie, to jest również taka ta polityka Prawa i Sprawiedliwości, to jest na przykład to, w jaki sposób została potraktowana Angela Merkel. Prezydent na przykład nie miał dla niej czasu. Ja wiem, że to jest odchodząca kanclerz, ja wiem, że ona jest szefem rządu, a nie państwa. To jest kanclerz, który zrobił bardzo dużo dla Polski i wydaje się, że to jest ostatni kanclerz z tego pokolenia, który miał inny stosunek do wojny i do państw poszkodowanych w tejże wojnie. I kanclerz Merkel była naprawdę przyjacielem Polski. I tak żegnać przyjaciela, to źle wróży dla jego następcy. Ja rozumiem, że argumenty przytaczane przez urzędników Pałacu Prezydenckiego pani nie przekonały. Uważa pani, że to było intencjonalne? Oczywiście, że tak. A dlaczego? Tutaj co to ma dać? Co to ma dać takie coś? Ja nie wiem, ja w ogóle nie wiem, co ma dać polityka pana prezydenta, dlatego że polityki zagranicznej nie prowadzi od dawna. Stosunki, jakie ma i wizyty, na jakich bywa, są powiedzmy mocno umiarkowane. To się wpisuje oczywiście w bardzo złą politykę zagraniczną w ogóle państwa. W związku z tym ja nie wiem, co to ma dać. Czy to miało pokazać, że nie spotyka się z Niemcami, czy jest obrażony, czy on decyduje, z kim się spotka, bo rozumiem, że z tym też jest problem, bo najczęściej jednak to za niego partnerzy decydują, czy chcą się spotkać, czy nie. No to tak jak to takie ogłoszenie, czy powiedzenie, nie jest planowana wizyta, spotkanie z prezydentem Bidenem. No nie jest, tego nie jest, dlatego że Biały Dom tego nie chce, a nie dlatego, że nasz prezydent o tym decyduje. Pani doktor, jeśli chodzi jeszcze o sprawy unijne, zaskoczyło panią stanowisko Donalda Tuska, który w piątek przyznał, że
No, podczas rozmów oficjalnych, nieoficjalnych namawia urzędników unijnych do tego, żeby nie nakładali tych zapowiadanych kar na Polskę, bo nie można Polski karać za rządy Prawa i Sprawiedliwości. Pani zdaniem to jest podejście odpowiedzialne czy wprost przeciwnie? Ależ oczywiście, że odpowiedzialne. No to nie są pieniądze tylko dla rządu, tylko to są pieniądze dla nas. Powiedzmy szczerze, gdybyśmy nie dostali tych pieniędzy, a moim zdaniem tak się nie stanie i uważam, że dostaniemy, gdyby ich nie było, no to jest znowu takie cofnięcie cywilizacyjne, to jest zapaść. Już raz z planu Marshalla nie skorzystaliśmy, już raz tych pieniędzy nie dostaliśmy i nadal nadganiamy stracony czas, którego się nie da nadgonić, więc oczywiście, że od każdego odpowiedzialnego polityka za państwo i za, no to są duże słowa, tak, ale za państwo, za kraj, za nas oczekiwałabym takiej postawy. A z drugiej strony wiem, że to też jest takie polityczne rozgrywanie tymi słowami. On gra politycznie, on pokazuje swoje działania czy swoje stanowisko, żeby pokazać. No właśnie politycy PiS nie dają wiary, że taką inicjatywą się wykazał, że w tej chwili po prostu zmyśla, mówiąc wprost i nazywając rzeczy po imieniu. Nie wiem, na jakiej podstawie politycy PiS tak mówią, ale to świadczy tylko o ich małości, bo to świadczy tylko o tym, że gdyby oni byli na takim miejscu, to nie zrobiliby nic, żeby swoim oponentom politycznym, którzy akurat są u władzy, pomóc. Jeżeli tak, no to małość i raz jeszcze małość. Natomiast bez względu na to, czy faktycznie prowadził takie rozmowy, czy nie, moim zdaniem mógł prowadzić. To jest jednak osoba, która naprawdę w Europie z Polski osiągnęła najwięcej. To też wie, kto na końcu może być beneficjentem tych pieniędzy. To nie jest gra tylko dla Prawa i Sprawiedliwości. I nie jest tak, że im gorzej dla Prawa i Sprawiedliwości, tym na takiej arenie właśnie międzynarodowej, tym lepiej dla nas. Mhm. To teraz jakoś taki mamy ostatnio czas kontrowersyjnych wypowiedzi. To teraz bardzo kontrowersyjna wypowiedź z soboty Stanisława Karczewskiego, który komentując protest pracowników ochrony zdrowia powiedział: jedni pracują, inni protestują. Pan poseł Karczewski, senator Karczewski, on słynie z różnych mniej lub bardziej mądrych wypowiedzi, jak na przykład o Łukaszence, tak, jako ciepłym człowieku. Mhm. O ile pamiętam, będąc na urlopie bezpłatnym, gdy przyszedł do parlamentu, pracował i pobierał za to uposażenie. Niemałe uposażenie. I niemałe uposażenie. W związku z tym byłabym bardzo ostrożna z jego wypowiedziami i absolutnie nie powinien zachęcać swoich kolegów i koleżanek do tego, żeby wszyscy odeszli od łóżek pacjentów, bo sam Judymem nie będzie. A pani zdaniem to jest coś, co będzie stanowiło realny problem dla rządu Mateusza Morawieckiego? Mam na myśli tę coraz większą liczbę i rosnące emocje, skalę tych emocji, jeśli chodzi o poszczególne grupy zawodowe. No bo przecież to nie tylko pracownicy ochrony zdrowia, nie tylko ratownicy medyczni, nie tylko pielęgniarki, ale także zapowiadają się już rolnicy, zresztą już protestowali. Mówi się o nauczycielach, mamy porozumienie central związkowych. Kiedy ja ostatnio rozmawiałam z marszałkiem Zgorzelskim, to on powiedział: nie, pani redaktor, w ogóle nic z tego nie będzie. Oni zaraz znajdą pieniądze, dosypią, dadzą podwyżki, wszystko rozejdzie się po kościach. A pani zdaniem? Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem, który lekceważy protesty społeczne. I pomimo, że mówi o wstawaniu z kolan i o takim przywracaniu godności, to w żaden sposób nie prezentuje tej godności w dialogu ze społeczeństwem, bo nie ma tego dialogu. Tak jak Komisja Trójstronna stała się pewną farsą, tak jak proces legislacyjny, gdzie również są negocjacje na mniejszą skalę, stał się farsą i tak samo są traktowani przedstawiciele poszczególnych grup zawodowych. W tym samym miesiącu, w którym rząd ogłasza, że będą zamrożone płace budżetówki, mamy protesty służby sądowniczej, czy pracowników sądów, czy pracowników prokuratury, czy dzisiaj służb medycznych. I jak wyglądają negocjacje? Co przedstawił przed chwilą minister Buda u pani? On pokazywał właśnie: nie, no to w ogóle nie tak, nie, no oni żądają takich pieniędzy, że to za 10 lat, a nie dzisiaj. Na co się skarżyli medycy? Że wysłali odpowiednio wcześniej prośbę o spotkanie z premierem. Dwa miesiące temu.
Dokładnie, o spotkanie z premierem, o spotkanie z ministrem i zostali zlekceważeni. Jak dzisiaj, co dzisiaj mówi minister? Tak, spotkam się. Nie, nie dzisiaj, tylko jutro albo pojutrze. Mhm. Czyli mamy cały czas pokazywane takie właśnie lekceważenie tych grup. Dlaczego jestem bardzo sceptyczna i obawiam się, że może to nie przynieść oczekiwanych skutków? Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądał strajk nauczycieli, protest nauczycieli. Oni zostali zlekceważeni, oni zostali poniżeni, oni zostali ośmieszeni. Jak to wpływa na morale grupy? I teraz, to nie chodzi tylko o grupę, o to, czy się dobrze czujemy, czy się źle czujemy, ale to są odłożone skutki w czasie. Dzisiejsze mówienie, że brakuje ponad 10 tysięcy nauczycieli w skali kraju, to są z jednej strony, to jest również pokłosie tamtych protestów, które niczego nie przyniosły. I to nie chodzi tylko o pieniądze, to chodzi o godność i o taką trwałość w zawodzie, ścieżkę i tak dalej, i tak dalej. Służba zdrowia akurat wymaga absolutnie takiego uporządkowania i fundamentalnych zmian, które być może mogą być rozłożone na bardzo wiele lat, muszą być rozłożone, bo nie damy rady dosypać pieniędzy, ale to nie chodzi tylko o pieniądze, tylko chodzi o właśnie takie fundamenty. Dzisiaj my jako społeczeństwo, i to też pokazują badania, jeżeli oczekujemy czegoś od państwa, to bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, ale w tym bezpieczeństwie wewnętrznym są właśnie usługi publiczne na odpowiednim poziomie. I takie traktowanie lekarzy, takie lekceważenie ich, nie tylko lekarzy, całej służby zdrowia, takie lekceważenie ich w czasie, które to oni zdali egzamin w pierwszej, w drugiej, w trzeciej fali. I niepotraktowanie ich po partnersku, no moim zdaniem jest no, takim grzechem absolutnie kardynalnym. No zaklaskanie i brawa niestety medycy chleba sobie nie kupią. Niezbyt optymistycznie kończymy tę rozmowę, no ale niestety tak to w tej chwili wygląda, taka jest rzeczywistość. Pani doktor, ogromnie dziękuję za to spotkanie. Doktor Anna Materska-Sosnowska, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Pozdrawiam panią bardzo ciepło i spokojnego, dobrego dnia życzę. I to wszystko w dzisiejszym pierwszym w tym tygodniu poniedziałkowym wydaniu Super Raportu. Bardzo państwu dziękujemy za obecność. Zapraszamy oczywiście na jutro. Wracamy jutro o godzinie 8:57. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała ekipa Super Raportu kłania się państwu bardzo nisko. Życzymy dobrego dnia. Proszę jeszcze korzystać z ciepła i słońca, bo podobno jeszcze do środy możemy cieszyć się dobrą pogodą, więc póki możemy, róbmy to właśnie. Do tego państwa zachęcam. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, spokojnego dnia. Widzimy się jutro. Jutro 8:57. To będzie program Super Raport. Za dziś dziękujemy. Do zobaczenia jutro. Nie rezygnują z Białego Miasteczka. Chcą rozmawiać z premierem. Trwa protest medyków, od tego zaczynamy. Dramatyczne wydarzenia w trakcie meczu. Na boisku reanimowano piłkarze, to na Opolszczyźnie. Niektórzy pytają, czy latają na miotłach. Najlepsze drużyny grające w Quidditcha spotkały się w Łodzi.
Za nimi kolejna noc w namiotach. Od soboty trwa protest medyków. Przed kancelarią premiera rozbili białe miasteczko. Protestujące czekają teraz na spotkanie z Mateuszem Morawieckim. Chcą z nim rozmawiać o podwyżkach i lepszych warunkach pracy. Z tym tematem Michał Skolimowski. Michale, szef rządu porozmawia z medykami? Na razie to minister zdrowia próbuje się z nimi dogadać. Jeszcze przed protestem zapraszał medyków na kolejne rozmowy na jutro. Protestujący chcą jednak od razu spotkać się z premierem. Kiedy wreszcie zostaniemy potraktowani poważnie? Bardzo prosimy, panie premierze, czas ucieka. Mówił Piotr Pisula z Porozumienia Rezydentów, a białe miasteczko żyje. Codziennie odbywają się tam dyskusje na temat problemów w ochronie zdrowia. Wczoraj dotyczyły pielęgniarek, dziś ma to być psychiatria, w tym ta dziecięca. Kolejne oddziały są zamykane, kolejki rosną. Mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o samobójstwa wśród dzieci. To Wojciech Szaraniec, również z Porozumienia Rezydentów. Na miejscu odbywają się też m.in. warsztaty i badania profilaktyczne dla pacjentów. A do porozumienia z rządem na razie daleko. Według resortu zdrowia oczekiwania medyków są zbyt wygórowane. Reanimacja trwała 45 minut. Dramatyczne chwile podczas meczu piłkarskiego w Opolskiem. Jeden z zawodników zasłabł na boisku. Na ratunek ruszyli koledzy z zespołu. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, stwierdzili zatrzymanie krążenia u piłkarza. Tutaj należy podkreślić bardzo fajną postawę piłkarzy, którzy w momencie zasłabnięcia praktycznie od razu podjęli czynności resuscytacyjne. Myślę, że to w dużej mierze przyczyniło się do tego, że udało się przywrócić te czynności życiowe. Mówił Jacek Nowakowski ze Straży Pożarnej w Brzegu. Po przywróceniu funkcji życiowych piłkarza zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Trafił do szpitala klinicznego w Opolu. Miały być rekompensaty dla każdego, będą dla jednego na 20 obywateli. To odpowiedź rządu na planowane podwyżki cen energii. Projekt ustawy jest już gotowy, mówił w rozmowie z nami Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. Jak dodaje, na dofinansowanie wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej będą mogli liczyć tylko najubożsi. Ten udział procentowy osób, które są zagrożone ubóstwem energetycznym, jest malejący w naszym kraju. Jeżeli 10 lat temu to było ponad 10% społeczeństwa, dzisiaj wszystko wskazuje na to, że to jest bardziej w okolicach 6%. O skali przyszłorocznych podwyżek cen energii elektrycznej zdecyduje Urząd Regulacji Energetyki. U nas teraz ważna informacja dla kierowców. Nie przejedziecie krajową 12 w Łódzkiem między Sulejowym a Opocznem. Samochód ciężarowy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba została ranna, trasa jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. To połączenie rugby i zbijaka, ale z miotłą między nogami. Najlepsze drużyny grające w Quidditcha walczyły o tytuł mistrza Polski. Na łódzkim AZS odbyły się Summer Games 2021. Jak to jest trenować Quidditch? Jak reagują znajomi, rodzina? Pierwsza reakcja to jest, czy latacie na miotłach. Druga jest, czy znicz ma skrzydła i jak w ogóle wygląda. Samo granie w Quidditcha jest bardzo przyjemne. To jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące zajęcie. Co jest według ciebie najtrudniejsze w tej całej grze? Wydolność, ponieważ naprawdę tutaj się bardzo dużo biega, bardzo szybkim trzeba być, siła się przydaje. Quidditch trochę tak brzmi, no jak z Harry'ego Pottera, czyli pewnie jakiś sport dla nastolatków, dzieci. No nie, to jest połączenie rugby z piłką ręczną i ze zbijakiem. Grze w Quidditcha przyglądała się nasza reporterka Kinga Baryga.